To jest pierwsza w historii Śląska Katowic międzynarodowa olimpiada skata pod nazwą Skat Katowice 24. Miasto Katowice jest współorganizatorem imprezy, pomaga nam niespełna 300 zawodników, uczestniczą zawodnicy głównie tutaj z Górnego Śląska, z Polski, z Kaszub, z Opolszczyzny. Mamy kilkudziesięciu zawodników z Niemiec, jednego zawodnika z Hiszpanii, z Belgii. Skat pomaga wzmacniać w sobie wartości matematyczne, logicznego myślenia. Skat często nazywany jest w krzyżówkach śląskim brydżem, natomiast to nie jest prawdą. W brydżu gra się parami, tutaj o sukcesie decyduje jednostka. Skat to nie ma gra losowo, skat to jest gra myślowo. Bo tam poker czy tam oczko to jest gra losowo tak zwana, a skat wybitnie trzeba myśleć. No i szczęście mieć w kartach. Starsi grają, starsi już się, dużo starszych było, co ich to trochę nie chcieli grać tak zwane ligi. Oni woleli sobie grać tam groszowego w domani, a teraz się zapisuje dużo tych starszych, bo to jest gra tak zwano przepisy ogólnoświatowe nastąpiły i każdy gra jednakowo. Jest to wydarzenie skierowane do wszystkich skaciarzy na całym świecie. Informacje o imprezie poszły do wszystkich federacji, które są zrzeszone w ISPA World. Myślę, że organizacyjnie na tę chwilę to, co zrobiliśmy, no jest to ok, jest to tak, jak to się odbywa na całym świecie, topowe Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata, osiągnęliśmy organizacyjnie ten sam poziom. Jeżeli chodzi o pulę nagród, jesteśmy na tym samym poziomie. No i tutaj, jeżeli chodzi o skalę rozpropagowania tej imprezy, no też w historii Polskiego Związku Skata no nie było takiego nagłośnienia medialnego, nie było tylu informacji, czy to na Facebooku, czy w innych mediach, także można powiedzieć, że rozwijamy się organizacyjnie. A miałeś na króla.